Dzisiaj witamy się z wami, moi drodzy, z moim klonem Julkiem. I tak jak ostatnio pisaliście pod odcinkami, że o, wreszcie zaczęły się wiosenne porządki, wiosenne odcinki, tak też dzisiaj będzie ciekawie. I zaczniemy od odpowiedzenia na wasze pytanie na temat naszego podjazdu. Czy on się jeszcze trzyma, czy się nie trzyma, czy się już rozpadł? Przejdziemy też do naszego tarasu, opowiemy o działce, którą wydzierżawiliśmy. To możemy najpierw do niej przejść, chodźcie śmiało. Jesteśmy teraz dumnymi posiadaczami działki. Wynajęliśmy, wydzierżawiliśmy tę działkę od miasta za 450 zł rocznie. Kwota duża, nieduża, nieważne. Nieważne jest to, ale ważne jest to, że ona nie jest naszą prywatną działką, a publiczną. To jest ogólnie dojazd, ale możemy sobie ją przeistoczyć w ogród społeczny, bo taki plan rzuciłem miastu Gliwice. Miasto Gliwice się zgodziło, Zarząd Dróg Miejskich się zgodził, więc będziemy tutaj robić ogród letni, zimowy. To trzeba będzie wszystko wyrzucić, posprzątać. Zamówiliśmy już koparkę. Koparka nam wybierze to wszystko, co to jest ten barłuk. Taka wielka. Nasypiemy tutaj humus i będziemy robić ogród. Będziemy sadzić marchewki, buraki, ziemniaki i co jeszcze. Więc będzie ciekawie w tym sezonie naszym ogródkowym. I przechodząc na ten podjazd nasz, o który pytaliście, czy to się wszystko trzyma. Robiłem to tymi rękami, ponad 200 tysięcy wyświetleń ten odcinek ma, jak pokazywaliśmy, jak ten podjazd robiłem. No jak widać, się trzyma. Nie zieleni się wszędzie tak dobrze, jakby mógł, ale to ze względu na to, że za dużo dałem tego piasku na podkład, a nie ziemi. Więc jeśli takie coś robicie, to przemyślcie to dobrze, żeby podkład był mocno ziemisty, żeby ta trawa miała się jak zakorzenić. Ale jak widać, można chodzić, można parkować samochód. Nie parkujemy tutaj ciągle samochodu, ale jak widzicie, jest pięknie. Przechodzimy teraz do laurowiśni, o które też pytaliście, czy one się trzymają, czy się nie trzymają, czy są zielone. Liście trochę opadły, ale jak widać, są mega gęste. Na jesień jeszcze je delikatnie przycięliśmy, więc jak widzicie, są no zielone, są takie obfite. Liście troszkę pospadały, ale to dlatego, że już dobrze wiecie, że tutaj jest mega wietrznie, wietrzyście i zawierucha jest. I tutaj ostatni element naszego ogrodu, którym się już ostatnio zająłem. Przeznaczyłem na to godzinę, a czekałem na to z 2 lata. Czyli przekopałem sobie tutaj, przewierciłem otwór z naszej studni na deszczówkę, żeby wyprowadzić wąż z deszczówki tutaj. Jeszcze muszę to podłączyć, bo jak na razie przewody są niepodłączone, więc musimy to wszystko tutaj spiąć. I wąż już się nie będzie nam wił po całym ogrodzie, tylko będzie elegancko zamknięty w ziemi tutaj. Myślę, że to się zazieleni jeszcze do wiosny. Trawką to zarośnie. Tu już nam się jeżynki zielenią. Jak widać, no przepiękna wiosna, przepiękna. Zobaczcie, tu już piękne liście. Fajnie to przycięliśmy na jesień, więc nam się to zieleni. Tutaj też proszę bardzo, porzeczki, tu porzeczki, o, ale to jest piękne, ale będzie owoców w tym roku. I winogron nam się jeszcze nie zieleni, z winogronem, patrzcie, może to trzeba jednak też było przyciąć, nie znam się na winogronie, ale no to nie, no to jest mega suche, więc może to trzeba jeszcze przyciąć, więc tym się zajmiemy na samym końcu tego odcinka, a na razie przejdziemy do środka, a w środku czeka na nas niespodzianka, głównie na mojego klona. Czy wiesz, Julku, co to może być? No to dobrze, czyli będzie niespodzianka. Chodźcie do środka, odpakujemy naszą pakę i pokażemy wam, co tam się mieści. A w środku czeka na nas paczka od marki Lego. Otrzymaliśmy jajo! Wielkie jajo z napisem na Wielkanoc podaruj zabawę na okrągło. Jako, że jest to wiosenny odcinek, a wiosna, wiadomo, zaczyna się, można powiedzieć, razem ze świętami wielkanocnymi, więc będziemy to jajo odpakowywać, właśnie tak. A co w jajku? Sprawdźmy. Co w jajku będzie? Uwaga! 3, 2, 1. Patrz, to są kwiatki. Kwiatki, wiosna. W jednym zestawie mamy żonkile, czyli kwiatki, a w drugim mamy Lego Kreator, czyli z jednego zestawu można złożyć 3 rzeczy. Co to jest? Zajęcyk. A to? Kurde. A to? Foka chyba, a to raczej będzie jakaś papuga, co? To bierzemy się do roboty, składamy te klocki Lego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale fajne. To najpierw żonkile czy królika? Królika! No dobra, czyli Lego Kreator, królik będzie teraz składany. Przesiedliśmy się już do stołu i otwieramy, tak jak Julek chciał, otwieramy najpierw tego królika. Dajcie, pomogę. O, tu i tu i tu. Ile mamy paczek? Jedna. Instrukcja. Druga. Druga instrukcja. No i super. 3 instrukcje? Tak. A, bo to są każda instrukcja do jednego... Tego.
królika układamy. To na razie te instrukcje zostawimy. Niesamowite jest to, że klocki Lego są tak ponadczasowe. Ja widzę taki mega rozwój Julka, jeśli chodzi o kreatywność, o rozwój sprytu i też takiego właśnie szukanie w tych klockach, bo czasem jest tak, że ja układam, Julek szuka, a czasem jest tak w drugą stronę, że ja szukam, Julek układa. I takiego nie mieliśmy nigdy. I każdy element tego układania coś rozwija, bo układanie rozwija właśnie kreatywność, a szukanie klocków Lego, tutaj spośród na przykład tych, rozwija taką spostrzegawczość mega. To też jest fajne. Proszę, byłem szybszy. Tu. Bo ta spostrzegawczość później jest zauważalna. Nie, tu. W życiu codziennym, czy w przedszkolu, czy na ulicy, czy gdziekolwiek jesteśmy, to Julek dzięki tej spostrzegawczości, którą również rozwija przez klocki Lego. Jest to takiego. No to szukaj. Wykorzystuje to w życiu codziennym. To będzie to? To. Ale gdzie to? No gdzie? A gdzie masz wolną lukę? Tu. Nie. A jak masz tu w instrukcji? No z drugiej strony, tu. Z drugiej? No ja. Więc sobie układamy. I za chwilę królik będzie gotowy. Możecie też napisać, bo mnie to ciekawi, bo często jak oglądam różne stories z układania klocków Lego, to każdy ma inną technikę do tego, więc też możecie śmiało napisać, jak to wygląda u Was, jeśli z dzieciakami układacie jakieś różne zestawy. Czy macie na przykład taką technikę, że najpierw rozdzielacie różne klocki na różne kubki, albo kolorystycznie, albo nie wiem, jakkolwiek inaczej. Bo my zawsze wysypujemy wszystko i po prostu szukamy i układamy. Ta technika też jest dobra, bo wychodzi nam to. Ale kwestia jest taka, że każdy może to robić inaczej. Więc ciekawi mnie, jak wy to robicie. I czy w ogóle, albo ile macie, bo w sumie czy w ogóle to raczej jest głupie pytanie, bo chyba każdy ma klocki Lego, jeśli ma dzieci. A jeśli nie ma dzieci, to może mieć swoje zestawy. Więc raczej bym nie pytał, czy w ogóle macie klocki Lego, tylko jakie zestawy, albo jakie są wasze zestawy ulubione. I czy macie też takie zestawy analogiczne, czy też nawiązujące do jakichś właśnie świąt, czy do jakichś imprez? Nie mogę znaleźć tego klocka. Tak. Czego? Mówiłem, że nasz system jest dobry. Tego. Masz go? Ale znajdę nas, bo ten klocek. No nie widzę i serio. To jest, nie, to nie jest to. Taki? Taki spych, wiesz czego szukamy, nie? Tak, taki spych. No, to jest dosłownie Lego. Kreator. Kreator, tak, no wykreowaliśmy takiego królika. Jeszcze będziemy mogli sobie zrobić na przykład z tego królika, rozkładając go, tą papugę albo foczkę. To też jest ciekawe, bo one też pewnie będą mogły wszystkim ruszać. Chciałam powiedzieć, że to jest naprawdę ładne. I ja już wiem, gdzie to stanie u nas w domu. Gdzie? No na stole tutaj będzie stało w tym ładnym tym. Zobaczcie jakie. Żonki ile? Proszę bardzo. 100 ile? Nie, 209 elementów chyba tutaj było. 200. 200. 216, przepraszam, 216 elementów żonkila. I tak oto wiosennym akcentem udekorowaliśmy nasz dom. Przepięknie. Fiona. Dobra robota. Beska, część ekipy pobiegła już do góry bawić się nowymi zestawami klocków Lego. U nas, wiecie, jak jest coś nowego, to jest wow, od razu ląduje do miasta, które mamy zbudowane i leży zawsze rozłożone całe, albo tutaj u nas w salonie, teraz akurat u Julka i Witka w pokoju. Więc pozdrawiam wszystkie mamy, które jak odkurzają, to wiecie, muszą manewrować odkurzaczem, żeby broń Boże nie wciągnąć żadnego klocka. Ale to nic, słuchajcie. Ja tutaj za kamerą, jak chłopcy układali ten zestaw Biały Królik i Żonkile, ja układałam zestawy. Tadam! Patrzcie to! Nie no, to jest przesłodkie, przysięgam. Tu jest taki mały jeszcze kurczaczek, widzicie? O! O nie, stracił oko, zaraz muszę poszukać. I uwaga, jajka. Tutaj z serii Lego Dots już Julek sam udekorował je dodatkowo, więc patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jedno jajko, drugie jajko. I tu mam jeszcze trzecie.
Nie no, po prostu czat. Nie mogę, no to jest przepiękne. Zaraz to tutaj w naszą witrynkę wsadzę i no będzie już taki u nas klimacik, słuchajcie, wielkanocny. Święta tuż, tuż, więc no wiadomo, trzeba już zacząć jakieś tam drobne przygotowania. My chyba święta w tym roku spędzimy w domu. W tamtym roku byliśmy nad morzem, ale w tym roku myślę, że tutaj u nas zrobimy święta w domu. Wspominaliśmy na początku materiału, że przejdziemy jeszcze na ogród, więc przenieśmy się tam, bo właśnie wyszło słoneczko. Mam nadzieję, że to nie tymczasowo, bo tam widzę chmury, tam słońce. Więc wyjdźmy zobaczyć. I teraz może ja Wam coś opowiem o tym ogrodzie, bo Wojtek, jak to pokazuje swoim okiem, to jest zupełnie inaczej niż ja to widzę. Chodźcie. Tak jak myślałam, że jak wyjdę, to już zajdzie słońce. No słuchajcie, wielkie pokłony dla mojego męża, który po 2 latach w końcu wkopał i chyba Wam to pokazywał, wkopał ten, nie wiem jak to się nazywa, szlauf, który mi cały czas tak leżał na tym trawniku i denerwował, więc zajęło mu to naprawdę 20 minut, a po prostu proszenie się 2 lata. Z laurowiśniami, jak widzieliście, one potraciły nam te liście, ale Wojtek mówił, że to od tego, że tutaj, no u nas jest generalnie po tej stronie bardzo wietrznie. Przed tamtym sezonem, czyli na wiosnę, dawaliśmy im jakieś tam witaminki, więc też przejadę się do pani, od której kupowaliśmy te laurowiśnie, ona nam da nam jakąś fajną mieszankę. No co, ja zaraz cię biorę za skubanie tego winogrona, który mi w ogóle kompletnie tutaj nie leży. Wojtek się uparł, że posadzi winogrono. Dlaczego mi nie leży? Bo jest centralnie koło piaskownicy dzieci. Centralnie. A jak wiemy, i apeluję do Was, jak podajecie dzieciom winogrono, to trzeba je przeciąć na pół. No. I one, ja po prostu oczywiście już mam czarną wizję, że zaraz ktoś mi się tutaj zakrztusi tym winogronem prosto z krzaczka, także mam nadzieję, winogronku, że w tym roku nie urośniesz. W każdym razie biorę się za to, bo wiecie jak to. Zrobię i 2 lata będzie taki suchy winogron tutaj sobie na tym. O Jezu, to trzeba jakieś te nożyce muszę przynieść i to porobię. Chciałabym też zaznaczyć, bo Wojtek widzę, że już jest tam w salonie, ale chciałabym zaznaczyć, że teraz dalej nie jest wykończony. Czekam, sobie czekam. Mianowicie nie ma wykończenia, patrzcie. No, tutaj, tej strony, tutaj brakuje jakiejś listewki, proszę bardzo. No, może poczekamy kolejne 2 lata i będzie zrobione. My się widzimy w kolejnym odcinku, dzięki bardzo.